Lecimy dalej z ZDD-em. Półtorej godzinki. 14:30 gdzieś tak skończymy i zobaczymy co dalej. Pewnie koniec. Chciałem przed 15 skończyć z tłumyczka, bo wieczorem przyjdzie do was stojęcik z Dissidium. Czy czymś tam innym, nie wiem co nam będzie chciał grać. Nie wiem, nie wiem. Także smyro pylu, red dziki, lecimy dalej. No w sumie nie aż tak dużo zostało nam do końca gry. Bodajże 9 misji? Także teoretycznie ja to mógłbym jeszcze teraz skończyć. Jakbyś tak się nad tym zastanowić. Jeszcze też nie wiadomo jak długie te będą misje. O ile Dezen mnie faktycznie nie okłamałeś i ten trzeci akt faktycznie ma 7 misji, w co zaczynam powoli wątpić. Dobra, w ogóle Ubisund. Jestem tutaj, pokaż ci mapkę. Dobra. O, Froksiu, nawet Froksiu jest, no ludzie, was pobieprzyło, jest pierwsza godzina. O tej godzinie się siedzi albo w pracy. Albo w szkole, nie wiem. Ja mam czas do wieczora, tylko dzisiaj. Znaczy, ja mam... Znaczy, ja mam czas dzisiaj. Teoretycznie miałem dzisiaj montować dwa odcinki na kanał Killify Śmierci. Ale lektor mi jeszcze nie podesłał nagrań, więc w zasadzie to nie mam zupełnie nic co robić. Chciałem też jeszcze sobie trochę coś popisać, ale codziennie piszę, poprawiam jeden rozdział, więc naprawdę już żygam tym, potrzebuję jakiegoś dnia przerwy. Chciałem sobie coś poczytać, no i w sumie przeczytałem pół książki od rana. Nie mam siły dalej. Chciałbym film obejrzeć, ale filmy najlepiej ogląda mi się pod wieczór. Także no... No i też, nudziłbym się, po prostu się pewnie nudziłbym. Grałem coś jeszcze w Black Deserta. Nie wiem, spoko. Ale gra opiera się na tym samym jednym grindzie. Po prostu chodzisz i zabijasz wszystko. Na tym opiera się cała gra. I o dziwo jest to przyjemne. Jest to chyba jedyny przyjemny grind, jaki istnieje. No ale wiadomo, co za dużo to niezdrowo. No i tak właśnie pozostałem z nudą, nie wiem co robić. Chyba jedyne sensowne gry, w jakie chcę zagrać, jakie chcę powiedzmy kontynuować, jest właśnie Red Deadzik i Assassin. W szczególności Assassin mnie najbardziej interesuje. Ale tak czy tak, będę się skupiał głównie na Red Deadzie. Bo zostało nawet całkiem mało. Niewiele do końca. Trzeci akt ma 7 misji, a czwarty akt ma 9 misji. To jest... A, to są 4 akty. No i dobrze. Bo z tego co widziałem, gra miała 3 akty. Jeden, drugi w którym teraz jesteśmy. I po tym jeszcze jeden, po kolejnych 2 misjach jeszcze jeden akt. Czyli ten trzeci akt, który uważałem wcześniej za trzeci akt, jest podzielony na 2 kolejne akty. Czyli po 7 i 9 misji, czyli 16 misji, czyli 18 misji do końca mi zostało. No dobra, niedobrze. Tak ja się dzisiaj na pewno skończę drugi akt, nie wiem. Raczej nie sądzę, żeby udało mi się cały trzeci akt zagrać, ale minimum połowę myślę, że zaliczę. 6-7 misji na pewno zrobię. Jakaś cenzura chyba, nie wiem, czy co. Tak samego rana. Such purity. Are you gonna marry her?
Merry a Passing! My dear boy, don't be absurd. I'm going to be the next president of Mexico. My wife will meet ambassadors, kings, other great men. The very thought that I would marry some peasant girl with a tight cunt and the hands of a farmer. Well, I really don't think so. My mother, que Dios la cuide, would turn in her grave. Interesting. No, także no, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma różnicy pomiędzy tą gubernią, tymi rewolucjonistami. No cóż. W sumie to nie ma znaczenia, do kogo strzelamy. Ważne, że strzelamy. I wciąż się zastanawiam, dlaczego te powozy nazywają się shotgunami. Dlaczego to nie może być, nie wiem, powóz. W angielsku, czekaj, jak jest w ogóle powóz? Dlaczego shotgun w ogóle? Powóz. Carriage. Yes, like I say, fun times. It's plenty long enough, I think. I see you in there, amigo. Go on, John. Chwila. Najpierw chcę wiedzieć, dlaczego shotgun. No to jest jedną flinta, dubeltówka. A tu nie ma żadnego odniesienia do powozu. Wszystko odnosi się do broni. Także nie potrafię zrozumieć, dlaczego jeździmy shotgunem. Wszystko wybucha dookoła. Co z tego? O Jezu. Każda aktualizacja Windowsa 10 przyprawia mnie o ból głowy. Nie mogło być inaczej tym razem. A co się stało tym razem? Myślę się. Dlatego ja włączyłem aktualizację i nic nie pobieram. Ale go wywiało. Nawet demon przyszedł, lol. O, siema demon, halo. Jezus, ma jak 20 po pierwszej. Ludzie przychodzą na stumyka. No po prostu nie wierzę w to. Takie rzeczy się nie zdarzają. Boom. Szkoda mi koników. Naprawdę szkoda mi tych koników. Jakieś sterowniki zwariowały, okazało się... Okazało się, że aby je naprawić, muszę zresetować słuchawki bezprzewodowe. Co? Ale bez sens.
Wilhelm Scream! Wiem, ale jak coś działa, to nie jest głupie, co nie? 93 pp wbiłem w osu dzisiaj. Jezus Maria, co z tym dniem? Ja zaczynam z tłumyczka o pierwszej zaledwie, a tu demon gia w osu od rana. O jany. Jezus, co mi zawracacie dupę? Hello, my little friend! It's a me! Mario, with auto-aim! Nie poszedłem sobie na zajęcie, nie chciało mi się. Nie od rana, przepraszam bardzo, bo dwie godzinki ledwo zagram. Ledwo. Nie chciał ci się pójść na zajęcia? Aki! Będę grał w osu. Są rzeczy ważne i ważniejsze, co? Treasure Tower for SQL-a. Nie wiem jak wy, ale nie widzę żadnego SQL-i. Łopan! Za to mam amunicję do snajpy. Say hello to my little friend. A to cwaniak. Ktoś tu był. Jestem święcie przekonany, że ktoś tu był. Może oszalałem czy coś? A teraz ktoś tu jest. Już nie ma. Czy chyba, że liczymy trupy? Say hello to my little friend. Egzaminik pojutrze. To tam jakaś sesja. Co się będziesz takimi pierdołami przyjmował? Jeden już miał potencjał w 1080p, a w 4K to już w ogóle. No wiesz no. Strzelaj do niego! A w Demonsów 4K ładnie wygląda. Widziałem filmik z Nibelumulatora. Save your own skin, and now you expect me to care about you? You got it all wrong, brother. I've always loved you, even now. A to cwaniak spierdzielił. Mów.
A zwiążę go. Dobra, kij, zastrzelę go po prostu. Mam auto aim, a ty nie, haha. Upewnię się. Jakie przyspieszenie dostał, haha. Dostał dwa strzały w plecy i jednego strzała w łeb. Nawet nie jest zakrwawiony. Dobra, jednego typa mamy z głowy, teraz tego Williamsona musimy dorywać. Ej, czy tam już... A, to jest butelka. Myślałem, że... na tym... Na tym całym... Sorki, na tym całym stole... O panie, slow-mo. MVP. Weź go stratuj. Ale ja nie chcę używać slow-mo. Easy peasy. No na tym stole sądziłem, że był czytnik kart. A to jednak butelka. O mój Boże. Dobra. Co jeszcze chcesz zrobić z tymi zwłokami? No gościu już nie żyje. Idziesz się upewnić? Chcesz zrobić, dać mu buzi. Znaczy ja nie oceniam. Ach. Mr. Marston, fancy seeing you down here. Well, it is a pleasant surprise, I must say. He's not looking very healthy. We told you to keep them alive. You should be glad to have him at all. Just remember your obligations to the government. Siema, panie rząd. Macie tu pierwszego typa. We need you to find Williamson, then head to Blackwater. As quick as you can. We have reason to believe that Dutch Vanderlind is in the area. Ale ten rząd to dupki, ale przynajmniej mają samochód. Samochodem jeżdżą, a ja co? A ja jak taki kurde biedak Polak jeżdżę koniem. No ładnie. Ale w sumie jak to się rozgrywa? 1800, który?
To wie. O nie, ja muszę jednak teleportem, bo nie będę latał pół mapy. Ej, no ale serio, w których latach się mniej więcej rozgrywają takie westerny? Czy to jest pewnie XIX wiek, tylko pytanie jakie lata dokładnie. Bo też tak się w sumie, ja troszkę można pośmieszkować, że tutaj jest jakieś zadupie, to jest po prostu ściernisko. A w międzyczasie w tym samym momencie w Londynie jest już San Francisco. El Presidio Escobar. Według Wiki Early. O Jezu, to jeszcze później. Matko Boska. Naprawdę Dziki Zakut wciąż był takim zadupiem. 1911. Dlaczego oni tutaj używają koltów, a... Tu Jezus Maria. Dlaczego nie mogą użyć zwykłego, powiedzmy, kolcika zamiast koltów bębnowych? Halo. To już jest ten moment. Ale już nie, poczekajcie. Kolty takie zwykłe 1911 były używane tylko na wyjątek wojska. Faktycznie mogli używać tylko rewolwerków. Ha. Ale faktycznie 1911 rok. Jezus, naprawdę. Pomyśleć, że jeszcze 100 lat temu USA to była taka dziura. Jak oni mogli się tak rozwinąć w ciągu 100 lat? Tak rozbudować. Ale ten typ to kto? Pistolet z magazynkami to nic nowego, ale rewolwer był po prostu sprawdzoną pukawką. Czasami do dzisiaj środkowe USA to dziura przecież. No dziura, ale no... Niaszczaka. W sumie się nie dziwię, dlaczego Dziki Zachód. Na przykład tam Nowy Jork to pewnie już jest jakieś takie, powiedzmy, dość rozwinięte miasto. Ten Nowy Jork, Boston i tak dalej. Są pewnie bardziej rozwinięte miasta, może i tak bardzo jak pewnie Londyn w tamtych czasach, ale no... Już chyba wiemy, dlaczego ten zachód jest nazwany Dzikim Zachodem. Ja pendecho ci w pipę. Vamanos, vamanos, kitatos. Żupę papę, żupę lapę. No a tutaj masz graniczne zadupie. A strzelajcie sobie do nich. Nie moja sprawa. O fuck, sorry, już idę stąd. God damn it. Z miastem, które jest zależne od rzecznej drogi po stronie USA. W tym przypadku się przyda shotgun. Jesus, shoot the doors. They will open. Let's go.
my friends. Reyes is getting ready to attack Linde's mansion. Może ci nie odszczelę jaj. Uważajcie koledzy, bo nie mam pewnej ręki. Bolt action in a rifle. O. Nie strzelałem, ale jest mocny nawet. Tak, dobrze mieć auto-aima. Bez auto-aima. To musiało być. Ale biedaki, nawet pieniędzy nie mają. Co to za czeszy, że więcej, że ludzie mieli przy sobie amunicję, ale pieniędzy już nie. Oj, to AI się kompletnie pogubiło. Jakby tak powiedzmy stali po przeciwnej stronie barykady. Dosłownie. Hello, it's me, Mario. Najszybszy strzelec na dzikim zachodzie. Albo najszybszy aimer. To w tym przypadku wychodzi na jedno. Idzie Gatlinga, tak też można. Tam Gatlinga. Lepiej z buta wjechać. Mam jakieś inne strzelby? Here's żony. English motherfucker, do you speak? Ciekawe, czy mi osłoni ta barierka, haha. Czekam. Hello! Nikt nie podskoczył mojemu aimowi. No nie dziwię się. Come on,
run you to hell and back! Płotka, jaki ty jesteś dobry konik, ty zawsze na mnie czekasz w odpowiednim momencie. Najlepszy konik na świecie. No nie ma lepszego konika. Nie ma. O kurde, mają Gatlinga. O, już nie mają Gatlinga. No. I dwóch typów z głowy. Gasie przycięła, czy co? Ej, ja się przycięła! Chyba musimy zginąć razem. Ale ja nie mogę się ruszać w ogóle. Ja się w ogóle nie mogę ruszać. Mogę celować. Mogę rzucać. Ale nie mogę się ruszać. Silny beta. W końcu gra na konsolę. No. Czy już wiemy, co się nie odpaliło? Dobra, załatwiłem Williamsona i SQL-a i teraz co, będę polował tego Dutcha. Spok! Your peasant girl wife to be? Oh yes, of course. She will have a day named after her. Laura's day. Luisa. What? Oh yes, I knew Laura as well. Magnificent girl. La
like riding a bumpass bully was, amigo. You never saw anything like it. Anyway, enough about sport. Let's get back to politics. I trust you will join us in riding on the Capitol. I'd love to, but with Williamson dead, my jailers need me back in Blackwater. Hey, que así? Levantense. Well, I must say, I'll miss you, John Marston. I doubt you'll even remember me, Abraham, but it's been an experience. Good luck with the revolution. If you win power, remember why you wanted it. Tak, nie jestem sfejmowany teraz. Ale będę przynajmniej uciekł w poprzedniej wersji. Dobra, także drugi akt ukończony. Fuck, dlaczego on do mnie strzela? Ty Mendo, zdrada! 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 Oni mnie zdradzili, chcą mnie zabić. Płotka! Płotka! Ja im pomogę i chcą mi się pozbyć. Płotka! Szybko. Koniku, uciekamy. Kurde, koniku! Spierdzielamy. No znikaj, panie, napisie wanted. Już nie chcę być wanted. Już nie jestem wanted. Łow. Kurde. Zdradzili mnie i teraz na mnie polują. Głupie menda, ja im pomogłem. Oprócz Vivo X20+, chiński producent szykuje prawdziwego flagowca, ma on nosić nazwę X-Play 7 i będzie pierwszym smartfonem 10 gigany RAM. Ja pierdzielę. Oczywiście mówimy o Xiaomi. Nie, Xiaomi jest koreańskie. Nie, chińskie? Chińskie. No i co, dobrze. Dobra, gdzie to mam iść? Nie mam pojęcia, gdzie ja to mam iść. Jestem tutaj. I nie widzę... Aż tutaj, w Great Plainsach. O Boże. O Boże. Nie, cieszę się, że Android będzie mógł żyć więcej. W takim sensie. Rozbij obóz. Nie, nie, już sobie tutaj wejdę. Do tych całych plainsów muszę się przenieść. Czy gdzieś. Ale najpierw sobie save'nę. No nie! Znowu tu są! Płotka! Płotka! Polują na mnie! Kolejne będy na mnie polują! Spierdzielamy!
Uff. Kolejne dementy. No nic. I za to nie pojadę. Człowiek pomógł z nim w rewolucji, a oni nagle się na niego rzucili. Travel to destination. Mogę do waypointa się telepnąć. No nie. Should just go through. O nie, czy toś kurde, no nie. Impossible. Takie rzeczy się nie zdarzają. A, to widzę, że chyba możemy trochę dłużej nawet postreamować. No nie widziałeś. Nikt ci nie powiedział, he? No to jasno, panie, tą grę to przejdziemy w 5 sekund. Opatrzcie, i nagle, jakby tak powiedzieć, trochę cywilizacji. Naciskiem na trochę. No nie, i znowu muszę czekać. Didn't still in beta. O, fuck. No i muszę czekać. Nie pomogę ci. No albo dobra, no o co chodzi? Dobra, chodź Płotka, pomożemy. Płotka! Mamy sporo czasu, dobra, to ci pomożemy. Ale pilnuj tych sekoni, dobra? A nie koniok jadł. Chodź koniku, wracamy do pana. Redemption widać już jak ładnie się kałuża. Ja nawet nie zwracam uwagi na to. Są tu jakieś kałuże? Nie widzę. A, no faktycznie są kałuże. Panie, mam twojego konia! Ty, a może jak mi jakieś pieniądze dasz za to? Znowu ci koń uciekł. Znowu... Mam go zabić, czy co? No nie, no i Płotka mi teraz z tego konia. Wie co? Ja ci tego konia przyprowadzę. Ups. Masz. Proszę, nie ma za co. Dziękuję. Choć 21 dolców to jest za mało za coś takiego. Oj, panie, panie, panie.
Uuu, jakiś notes. No tak, przyszłem na 7, a jest godzinka 6 chyba. MSI obniży cenę, Caltech graficznie, jeśli przyznać się do jednej rzeczy. Że co? Firma postanowiła jednak dwa warunki. Pierwszy z nich to obietnica użytkownika związana z wykorzystaniem Caltech graficznie osobistych. Drugi to konieczność zakupu całego zestawu komputerowego wraz z płytą główną, zasilaczem, procesorem oraz pamięcią RAM. Możecie uznać to za dziwny pomysł, ale nie ma się co dziwić, iż MSI nie chce być stratne. Na ten moment produkcji, promocja MSI obowiązuje jedynie na terenie USA. Jać. Głupie trochę. Żeby kupować całe zestawy tylko dla karty, to już naprawdę podchodzi pod paranoję. You spin me round, round, baby, round, round. Biegnij, Forest, biegnij! Biegnij, ile masz sił! Może uciekniesz. You spin me round, round, baby, round, round. I w drugą stronę. Kółko graniasty. Skoro obecnie zwykły człowiek ma do wyboru GTX 1050 albo GTX 1063 giga, to wiesz. Pewnie znajdą się wariaci, no. O Jezu. Jeszcze zaledwie rok temu normalny człowiek mógł kupić sobie 1070, 1080 Ti i nie był uważany za jakiegoś bogacza czy burżuja. Co z tym światem? To. Gazety przemokłe. O, patrzcie, Assassin's Creed. Wejdę po budynku. Dobra, nie da się. Już myślałem, że to będzie jakiś, nie wiem, prototyp Assassina trójeczki. Wiem, że mam tu wrócić pomiędzy 7. Że muszę tą 7 czekać. No ale ja się czułem zastanawiać, czy nie kupić zestawu z GTX-em 5050. No debil. No jest, bo to jest głupia myśl. Teraz komputery są strasznie nieopłacalne. Radzę poczekać z rok. Rok, półtorej roku i po taniości kupisz kompa. Nawet z używanych części. A nawet jeśli nie, no to jest większy sens kupowania konsoli teraz niż w kompa. Jakkolwiek by to strasznie nie brzmiało. Taka jest prawda. You spin me round, round. Nie mogę tu roundować. A nie, mogę roundować? Lecimy w kółeczko. Widziałem na PC Lab, jak ktoś poleca zestaw z rdzennikiem, DDR-em, czwórka, etc. i właśnie tą karcieką. Żona na modele. A gdzie jest ta 4? Edgar Ross.
Upstairs on the right. 14, 15, 16, 17. Mr. Marston, so glad to see you. How was your journey? Where's my wife and son? Being well looked after. Well looked after. I want to see him. Mr. Ross wants to speak with you. We've had some important developments. You want me to take out a gun and blow a fucking hole in your head right here? Right now? You want that? Mr. Marston. You want that? Mr. Marston, I ask you to calm down. Why? Why? I did what you asked. I got you Williamson and Escuela. It's over. Stop playing games with me. No one's playing games with you, Mr. Marston. But if we were to play some games, there'd be some interesting ones we could play. Sure. Like hanging you for murder, or confiscating all your property, like that little farm of yours, or having you put in an electric chair. Those are the sort of games we could play. But we choose to play a different game. So calm down and play along with us. Where's my wife? You know, I forget. But I hear it's very nice this time of year. Mr. Marston, please. I've never insulted your meager intelligence. Do not insult mine. We've done this little deal for your freedom in exchange for all your men from your old gang. You gave us Williamson and Escuela. We still don't have Vanderlyn, but now we know where he is. Then go and shoot him. No, sir. I want you to shoot him for me. And then I'll let you be. The last thing I want to do is make martyrs out of all these people. He could be killed by some petty squabble by another lowlife. Yeah. We believe Vanderlyn is holed up with a group of renegades near the wreck of the Serendipity Riverboat. Yes. Another group of renegades. Obviously, the first group, your group, has, shall we say, been disbanded. Anyway, Mr. Ford and Mr. Marston, shall we go? Oh, Mr. Marston, your wife and son are doing well. Let's both try to ensure things stay that way. To you, sir. Oh, Mr. Marston, one more thing. This is for you. Dali mi Colta! Takiego fajnego. A jednak. Possession or some other such nonsense. Ross, have him release this man. Why? Because he's a harmless old fraud, the kind of man that built this country. And because he helped me get Williamson. Did you hear that, officer? The man's a hero. Let him go. Come on, Marston. Moral degeneracy waits for no man. Let's hurry along. 3, 4, 5. Ktoś sobie gubi liczby jakby. Szelatan. Myślałem, że ja będę prowadził to samochodzik, a jednak nie. A sobie popatrzę, jak jeździmy. Jezus Maria, tak to jest, jak się tubę zostawia na konsoli zgrzanej. To takie gorące. Patrzcie, jak to napuchło. Let's explosion wybuchnie. O kurde, tutaj to by się nie otworzyć. Ale powietrza, ja jakby jakaś gotowana zupka.
Pytanie, czy to jest teraz smaczne. Na pewno jest ciepłe. O kurde, jakie ostre. Znaczy nie są takie ekstremalnie ostre, ale są ostre. Ostrzejsze niż zazwyczaj. Oddaj Trentowi. Na. Już godzinę gramy? Długo. Seems real quiet, don't you think? You tell me. Maybe Dutch caught wind of things. That informant better not have been lying to us. Keep your eyes open. They are open. I don't see nothing. It doesn't feel right. This place is usually teeming with lowlifes. Jak nic pułapka, haha. Kurde, no widzę, że gościu ma jaja. No, no shit. Jezus, typu, nie drzyj się! Już tam idę. Tylko dowiem się, jak wyjść na wyżej. Bo by miło, jakbym znalazł jakieś schody czy coś. Gościu, nie drzyj się! A, znalazłem schody. To już jest jakiś progres. Over here! I found him! Good God, that's a reformant! Nostis, what the hell's going on here? Indianin! To trap! You're gonna have a bad time, my friend. Stay with me. This is your last chance to surrender. Taki trochę taki pistolet maszynowy. Przenieś, podaj, pozamiataj, poszylaj, zabij, wybij. Come on! Oh, first base!
A nic się nie dzieje, po prostu sobie zabijam. Jaki ten pistolet jest OP! Ja ci tam ija. O kurwa, w tą stronę. Jakie buce to są. Nie mogę tego skipnąć. Chyba omal. Daleko jeszcze? O ja mnie. No dobra. Już na koniu byłoby szybciej. Aha, dobra. Easy peasy. Z moim aimem nikt nie wygra. Ciekawe ilu już ludzi pozabijałem.
Kurde, jestem przestępcą w Meksyku. O mój Boże, ja jestem psychopatycznym mordercą. 700 ludzi prawie zabiłem. 700 ludzi. I pomyślę, że no w dzisiejszych czasach jest wielka drama, jak ktoś zabije jednego człowieka. A tego, kto zabije, już nie wiem, przed 7 ludzi nazywa się już seryjnymi psychopatycznymi mordercami. Nie. A tutaj 700 ludzi zabitych. Tak, i wszyscy don't care o życie. Taki fajny doktorek. Może Judy, ale wygląda spoko. Ogólnie Rockstar potrafi wymodelować postaci do Joel. I z tym się zgodzę. Z tym się zgodzę. Fajny doktorek. Oferuję ci kokę. Chodź, naspysuj mi się. Się załamał Indianiec. Dutch Vanderlyn based in the hills in Kochune.
Let's go. I know a way there that is not guarded. Marvelous! Simply marvelous. Łotka! Mój wierny koniku. Ja ci wystawię jakiś pomnik. Kolejne 36 PP wbijam. Nieźle, Demciu. To widzę, że troszkę ciśniesz. Przypomniałeś sobie, jak grać, i to aż jeszcze wyższe poziomy. Ja też miał taką motywację do grania. Tylko Rockstar, tak jak przy GTA 5, tylko fabułę spowodolił. No wiesz co, my tu powiedzmy sobie szczerze, no. Żadna gier z Rockstara nie miała jakiejś wybitnej fabuły. Choć Red Dead Redemption nie jest ona jakaś słaba. A zawsze bawki robię na koniec. No. W sumie jakby nie patrzeć, zawsze wszystkie części zaczynają się kiepsko, ale od drugiej połowy gry zawsze ich fabuła się tak rozkręca i jest... dobra, po prostu. Nie wiem, czy wyższe. Masz 5,20 GM. Nieźle. Ja zbyt dużo robię sobie przerw. Stąd muszę o bullshitu w GTA San Andreas. Na B zagrałem to tak średnio. Ale jak coś źle PP. Fabuła GTA 5 mi się tak średnio podobała. No bo GTA 5 była słaba. No, jeśli mam być szczery, to mi GTA 5 się nie podobało. GTA 4 zdecydowanie lepiej mi podeszło. Do wersji na PC. A GTA 5, tak średnio, no, jedynie końcówka, nie, nawet końcówka była słaba. Była niedopracowana. Miała potencjał, można byłoby zrobić większe rozwinięcie tego. Ale i tak, niespecjalnie. Taka przeciętna. A to dobrze, wspominam Vice City końcówkę. San Andreas było też spoko. I końcówka GTA 4. Zdecydowanie końcówka GTA 4. Pod względem fabularnym GTA 4 było najlepsze. Pod względem postaci GTA 5, GTA San Andreas. A pod względem, powiedzmy, klimatu GTA Vice City. GTA 5, rozumiem, że to jest dobra gra. Ale niespecjalnie mi się podobała. Dobra, może ją przejść, ale... Na. GTA 3 z DLC wydaje mi się, że było nieźle. Tak, DLC też było dobre. The Ballad of Gay Tony i The Lost and Damned. Spoko. Niby to wszystko taki sam gameplay, niby ten sam świat, ale zupełnie inny klimat. I to mocno odczuwalnie. Niby sobie ktoś z innym, ale chuj z tym. Go multi. To ja jestem jakiś inny, bo GTA 5 mi się podobało, GTA 4 dla mnie było średnie. To number 6 with extra depth, number 7, number 45 and a large soda. Nie potrafię to mówić w jego sposób.
Na, biali nie potrafią skakać. No nie mówcie, że tu będę robił Tomb Raidera. No fuck. You picked the wrong You picked the wrong house for. No mówię, no GTA San Andreas było najlepsze pod względem postaci. I w sumie takiego rozbudowania sandboxowego. Za to GTA 5. No złe nie było. Ale daleko do tego, żeby wyróżnić je pod jakimkolwiek względem. No chyba, że multi, ale multi ani razu się nie tyknę. No nie. Może tylko, że no, przeszedłem na PS3 samą grę, zanim jeszcze multi opublikowali. Bo online wyszedł w październiku, a sama gra została wypuszczona we wrześniu. I nigdy nie grałem w multi GTA 5. Także no. A sam koniec się okazuje, że jest chujem. GTA 5 złe nie jest, bo 6... Zobaczymy za 3 lata pewnie. Pewnie tak. I w sumie ja chciałbym, no faktycznie... Chciałbym zobaczyć, żeby GTA 6 było... w klimatach Vice City. Online only? Mam nadzieję, że nie. Jakiś szaleniec go dziabnął. Chyba nie żyje. On cię tylko dźgnął, kopie. No dobra, dobra typu, idę. A to jest tam, już chciałem płotkę przyzywać. Patrzcie, odciski. Odciski stóp na śniegu. Game of the Year. Jedna figurka do samochodu potrafi w online kosztować 5000 dolców. Jezu. No i po co Rockstarowi było robienie tego MMO? Całe szczęście, że ja wolę MMO w klimatach fantasy. Takiego klimata albo science fiction, albo w czasach współczesnych bym po prostu nie dał rady. To sam. Of the bill. Mogę cię oskurować, misiu? Mogę oskurować misia. Tu je zarabiasz w minutę. Ale to nawet 5000 dolców. No. Teraz temu misiowi będzie zimno. To oskuruję sobie tego zwierzaczka jeszcze. O.
Za dużo elementów Tomb Raiderowych. Ceny w GTA od zawsze nie były realistyczne. No niby tak. O kurde, kot! Skóry kotka. O nie, słyszę jakieś syreny pożarowe. Paloliście już? No, weź na to. Tak go działa, że aż mi streama zlagowała. Ajajaj. Aj, karamba. Patrzcie, ptaszek. Nie ma ptaszka. Haha. Ha. Nie! Instant karma. Co tu jęczy? Idę stąd. Ile jeszcze tego zachodniego dziku zostało? No już ponad połowę mam za sobą. Plus minus 15 misji mi zostało. Chyba sobie wezmę shotguna, w razie czego. O kurde. No ładnie. Te gościu ma ładnego scela. Ekstremalnie dobrego. No nie, koniec gry, please. No niestety nie. Byłoby za dobrze. Dzięki, ziom. Domyślam się. Dlaczego on mi przypomina takiego Jokera jakby? Przez te wąsy. Whose father
once shot 18 natives in one afternoon out in Wyoming. Oh, the man was quite traumatized. He took to lying with choir boys. A wise man. You are a very stupid man, mister. Gentlemen, I'm gonna leave you to figure out right from wrong. You are simple-minded, sir. Thus, I do not blame you for not understanding reason. Ehe, będzie wpierdziel. Mi on przypomina krzyżówkę helikoptera z Ronem i psem. A wiesz, jakbyś tak zastanowić się faktycznie. I teraz mam ochotę obejrzeć helikoptera. O, tak się zoomuje, dobra. Idę do house'a. Że tutaj mają takie upierdolone ryje, no jak się nie myją? Budka z hot dogami, zamknięta. O co chodzi? Nah. You're making a big mistake. Jakiś gościu mnie wezwał na pojedynek. No dobra. Zmasakruję go. Ja mam Colta. Haha. Zmasakruję cię, Polaku. Halo! Przecież strzeliłem do niego szybciej. To za bullshit. Wspomnę o Polaka, teraz go zastrzelił. O. No nic. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Lecimy z kolejną misją. Naszpycował się na prochach. Ma dużo psa. Kurwa, jak szczeka. No faktycznie. I tak się rzuca na wszystko. Jak coś to jest 45 na 58 misji. Quick muff, kick muff. Nazywa się MacDoug. Haha! MacDoug.
coming together to find a common understanding. Nostis, this fool's making no sense. Some of Vanderlyn's men have agreed to meet with Professor McDougal up at Bear Claw Cabin. Why the hell would they want to do that? I think they are interested to find out what... Myślałem, że powie find a way. ...hundreds of years of culture and society from the comfort of his hotel room. Wonderful! Do you think I could ask for a skin sample from the soles of their feet? I don't think that's a good idea. Yeah. I have to say, a touch of the old jitters. No kid. It's no small relief to have the two of you alone. A bear! Shoot it! Shoot it! Anger her. Now we have no choice. Find out. Come on. Yo. My God, that was terrifying. I say we leave before any of its friends turn up. No, misiu taki no zwykły. My goodness, I'm still shaking. What a ferocious animal. That bear showed no signs of aggression. If we hadn't shot first, it most likely would have ignored us and moved on. All very well for you to say, but perhaps you have some kind of primal bond with these animals, but I, sir... Here we are. O, panie, panie, gdzie pan jedziesz? Płotka! Gdzie mnie wywozisz? Sorry, man. Przypeks. Ja muszę od nowa jechać, co? Przynajmniej musimy wysłuchać po drugi raz tego samego dialogu. No siema. We come in peace. Those words mean nothing coming from people like you. Look at what you've done to us. Look at us. We live like animals, scrabbling in the dirt. Well, I look, silence isn't the answer. Maybe you live in a different America than we. Men like Vanderlyn will lead you to disaster. I think we've already experienced disaster. The like which you could only imagine. Put your hands up! We come in peace! Do as he says, Marston. You call this a meeting? Give me your damn weaponry. This is not what we agreed to. You shut your mouth, you treacherous snake! No nie! Zabił nam Nastasa, dobrego typa. No shit! No nie, płotkę zasz... Nie, to nie ma płotka, dobra. Nie do konia! Już o twoje kochane koniki. No przypadek był, no sorry memory. Ja, pistolet jest OP. Sorry, Nastas, zlutowałem cię, haha. Was też zlutuję. Cause why not?
Już jestem na podce, jedziemy. No przy Apex. Strzelali do doktorka, kurde, no i dobrze. Ale dlaczego musieli strzelać do naszego kolegi Indianina? To był dobry typ, ja go lubiłem. Muszę amunicję kupić sobie do Springfielda. Co, parkujemy koniki na tyłach? No cóż, zdarza się. Gdzie tu jest sklep jakiś? A nic sklep. Dobra, to zajmę się sklepem innym razem. Zacznijmy wszystkie misje u tego doktorka. Co się stało? Profesor, a w kosza grać umie? Nie? To fake. Jest to demon pierwszy, a od bardzo dawna nie rozumiem, o co ci chodzi. No i go się szprycuje. Jaki gościu? Halo? Już. Także, give me sekunda.
sobie klucz. Piesku. I'm back. Ale wul z gmarczycy. To są kurde prawdziwe mięśnie. Weź klucz. No bo nie chce mi się otwierać. Dobra, co tu masz? Czyli to jest ten profesor, to jest jakiś gracz w koszu, okej. Moje życie jest teraz spełnione. Dobrze wiedzieć. Madam. Look here, sir. What is the meaning of this outrage? You two stay down and shut up. Come on. We can get to the roof this way. Spoko, damy radę. Tak, było szybciej. Kurde, jakie asasyny. O, fuck! Siema, ty jesteś moją płotką? Nie, no ty nie jesteś moją płotką. Albo jesteś moją... Nie, ty jesteś moją płotką. Zobacz, płotka, że w ciebie wątpiłem.
I dreamt of documenting the last days of the Old West, the romance, the honor, the nobility. But it turns out it's just people killing each other. It always was, Professor. And the Old West ain't quite dead yet. Oh, I know, Mr. Marston. Believe me, I know. Dobra, gdzie pościg? Zawsze pościg musi być. Jeszcze co chwilę masz innego konia. Nie, mam tą samą płotkę. Nie, Jakin, to jest dobry. Mam ciągle tego samego. Mam ciągle tego samego konia i to jest moja własna płotka. Moja wieczna, ukochana płotka, która nigdy mnie nie zdradzi. A tam Aimbot. Fajnie ten pistolet. Zabij go. Trzymaj się, Dezen, do widzenia, dobranoc. Już nigdy nie wrócisz. Ty mendo. Czy tu jest sklep? Tak, tu jest sklep, jak było. Rip Dezen. Dezen umarł. God damn it. Co tu masz? O, Tomahawk. Mapka, throwing knife, fire bottle, revolver, ammo. Bardziej pistolet, ammo mnie ciekawi. Rifle, ammo też mnie bardzo ciekawi. Jabłko mogę kupić. Też nie interesuje mnie to. Tutaj też mnie nic nie interesuje. Ale za to mogę ci wszystko inne posprzedawać. No, Grizzly jest nawet trochę drogi. No i dobra. Okej. To jest jakaś chałupka. Chyba. Albo po prostu sobie spalę ognisko. Aby ognisko nie jest złe. No tylko już 2 godziny gram, a ja w ogóle tego nie odczuwam.
Nie mogę do domku wejść. Nie mogę do domku wejść. To jest mój pokój? Chyba tak. Ja zdobyłem jakieś outfity w ciągu gry, czy... Nic. A zdobyłem jeden. To wydaje się fajne. To też jest... Mam Mexico! Poncho! Nie, dobra, poczuję pedalskie. Ale to jest zajebiste. Dobra, to na razie tyle, jeśli chodzi o ten part Red Dead'a.